Średnio, ale jest. Kurczę, nie wiem, chyba znowu miałem jakąś mrówkę albo coś, bo wczoraj też mnie pogryzła w tych gumowcach. Dzisiaj też już czuję. W ogóle kleszcza miałem tutaj. Przy myciu, tak? Drapłem i pod paznokciem. No bo tu jest ogólnie, to na czym stoisz, to jest taki kloc. Ale to coś tam się trochę rozerwie go i już. Zobaczymy, dziadek. Tylko to jest, tu jest cała taka kupa. I on tylko się zrobi tak, że ja to, jak będzie woda płynęła, tak te 30 cm. No mówię, materiału to mają tutaj. Znaczy powiem ci tak. Tamte dwie tamy niżej, to się zgodzę. Czy jeszcze ta, no. Ale tam wyżej, to już tak te parę metrów dalej od tych zabudowań.
Dobra. To zostaje, dziadek. Chyba że tą haczką to tylko co najwyżej tam kawałek dalej. Ale to ogólnie może być tutaj przy brzegu. Jedyne to te gałęzie, co by... Gałęzie, bo te kawałki to... Jak już kawałek od brzegu, to niech będzie. No i z tym jest problem, z tą kupą. Ja może ją trochę na drugą stronę też porozciągam. Bo problemem nie jest tam ta tama mała, świeża, tylko to dziadostwo. Ja sobie po prostu to tutaj upchnę i już. Chodź mi jeszcze tej maczety. A dobra, ja mam ją. Dobra. Myślałem, że tam zostawiłem. Opa. Mówię, cały ten suchy kloc. Tam później może już będzie więcej tego. Zresztą zaraz może trochę wody tu mi się uda przepuścić. To już trochę mu wypuszczę. Oj. Ale mówię, to jest taka dziadowska tama. Taki.
Hop! Tyle, no, dobrze. Bólu, bólu. Dobrze, bólu tu pójdzie. No ale to trzeba zedrzeć po prostu. Na dzień dobry.
mówię, ktoś tu ze 2 lata temu zrobił dziurkę tylko. Ze 2 to co najmniej, bo jak tu już jest sama ziemia, nawet za bardzo gałęzi nie widać. A się ślizga. Wytarte te rękawice. Dziadek, rzuciłbyś szpadla. Na razie tam nie otwieram, bo tą wodę chcę tu wykorzystać. Ona jak wejdzie, to wiesz, tu jest większość to ziemia, to wypłucze. No ale trzeba zrobić. Chcesz tą? Maczetę? Ja mam tylko maczetę. Piły nie brałem, bo to już tak w razie co? Thank you.
to przerastało tak. Sama ziemia. Wężyk. Wyłaś już, chłopie. Taki mały jakiś. A tu jest. Lecisz, chłopie. Stąd. Dziadek, tego mi nie spuszczaj.
bo ja tą wodę to tu chcę przekierować, żeby ona mi... żeby mi pukała tą ziemię, nie? Bo tutaj ja nie będę... górną warstwę mogę przekopać, ale bez... Tak, 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 to już później. Znaczy później to już będzie tak samo wyjdzie z siebie. Ale mówię, bo ja tą wodę sobie puszczę tutaj i ona tą ziemię wypłucze. Przynajmniej tam w połowie. Już mam o tyle lżej. A znając życie to więcej niż połowę. Widzisz, dziadek, tutaj doświadczenie. Się kłania. Taka trochę niewydarzona. Myślałem, że lepsza ta chatka będzie z fiskarca. To jednak do tej roboty to... W sumie też nie pomyślałem, że przecież jadę z tobą, to mogłem ci wziąć drugą normalną. No i sobie będzie teraz pukało. Powolutku, powolutku. Statyw sobie przeniosę.
No, a tam od u góry jeszcze jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta tama. To na koniec jak się przejdzie, to z tego mułu to już będzie w następnej miejscowości. Jedyne co, no to trzeba patyki wydierać, bo inaczej ci zatamuje. Tam za kawałek gdzieś, nie? No to się robią później, o takie te. No to to już jest śmiech na sali. Przepukane. Tam gdzie wczoraj, do tego miasteczka, sambo takie, że... Masakra. I w tym lesie fajnie było, ale później jak ta fala doszła... Teraz po prostu trzeba dać tej wodzie pracować. No będziesz mógł trochę tak czekać. Czekaj. Lecieć. Rok praktyku Marcinka nie poszedł na darmo.
Hopa. Hopa. Ała. Thank you.
powoli ubywa. Mówię, ciężko byłoby tyle ton przerzucać ręcznie, nie? Jadek, odsapnij sobie. Jeszcze niżej, dziadek. Tego jeszcze nie. Jak z tym klocem dojdę tutaj, że go nie będzie na równi, jak będzie, to wtedy się, bo mi woda ucieknie.
Że spader idealny, on wchodzi jak masło. Cienki, ostry. Ale widzisz, czasami coś dobrego kupię. Raz na rok.
dziadek, otwierasz? Czy ja robić? Mam. Nie, to sobie odsapnij. Bo to jest... Siądź sobie. Thank you.
Oho, ho. Haczka zgubiła gdzieś.
To co? No wiesz, pewnie spływa z tych. Bo tak jak tam, no to jest z boku jeszcze dopływ, no to był cały, wiesz, pod wodą zalany. No to ludziom wtedy stoi, no bo to jest płasko, to wiesz jak jest. To nie jest tak, że... To nie jak u nas. Że zaraz popłynie dalej i... Płynie. Hopa.
A tu jest zawsze przegłębione przed tym, bo to się robi wir, to na to nie ma co tam patrzeć też aż tak, bo
szumi, szumi i się uspokaja. Było i nie ma. Przegłębione, że... A nie, no to nawet wiesz, tam był poziom taki, a tu jest pół metra niżej, więc... A mówię, ta tama musiała być bardzo długo, bo wtedy się robi, no z czasem coraz to większa dziura. Tutaj dziadek to i tak będą obserwatorzy. Przyjdą po... A na sam koniec to się jeszcze przejdzie. W sensie... Proszę... Zejdzie trochę woda. Tutaj trochę jeszcze po dziabie. A mówię, tutaj zejdzie woda. Jak już wszystkie spuszczę, wtedy jeszcze przejdę. Co tam jakaś bruzda, bryła zostanie, to się to wybiera. Fajnie. Wiedziałem, że będzie ciężko, chociaż myślałem, że będzie trochę gorzej jeszcze. Tak było co robić, ale zamyślę, że może być jeszcze gorzej. Dobrze, że to wszystko już było przegnite, że sama ziemia tutaj leżała, nie? Na tej kupie. Tylko po powierzchni tych stronach. A tak, reszta to już...
tutaj to jest masakra. Ale mówię, cały grunt tam jest, no przecież widać jak płynie, nie? A tu jest, tam dalej może nawet z metr. Dziadek, co mi to da, jak tu jest taki poziom i tu już jest też taki poziom. Coś tam przypłynie z góry, trochę się ostoi i strumień jak to strumień się wyrówna, nie? Z czasem. Może szpadłem pójdzie. Wyszło z korzeniem. Dobra. Tu przekopać. Nie, z korzeniem wyrwałem, bo to odmoczone. To dziadek, widzę, że się domachałeś też. O, w niedzielę powiem ci, zajechany byłem. Byłem tak zajechany i myślę, no nie, no przecież nie dam rady tego zrobić. Byłem taki dojechany po tej sobocie. Ale wczoraj, myślę, że... Ale wczoraj jadę i mówię. W razie co, to będę robił dzień na dzień. A dziadek jeszcze te parę klocków. Tak zeskosować chociażby było. No fajnie by to już. Nie, nie, tak, bo to będzie praktycznie. Tutaj strony się, z drugiej strony będę to mi kija będzie rozdawać, to nie będę poprawnie robić. Komisja gier i losowań. Tak, ale młody. Łazek, które... Zakładamy na gminie, 4 lody polskie, firma potężna. Chcesz tamtą haczkę? Czy już do tej się przyzwyczaiłeś? Chcesz tamtą haczkę? Tamtą haczkę chcesz? Nie, 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 nie. Nie, to chwilę się porobi jakąś, to już się... Także szpadel
dziadek, jeszcze raz ci powtórzę, że idealny, a już się kiedyś przymierzałem, a jakoś mi było szkoda. No to a jednak fiskarcik to fiskarcik, tutaj ten profil to też jest taki, no, że to jednak ktoś tu... No tak, to nie są bolki. Tylko normalnie, co do anatomii człowieka, jakie tam ergonomia chwytu i wszystkiego innego. A to nawet jak tutaj zostanie, to i tak już. W sensie na tej górce to i tak. Nawet tak te... trochę. Trochę tam rozgra. Nie, dobrze, że jeszcze lubię to robić. Kaśka się wczoraj... Wczoraj jeszcze ostatnio pytam. Nie, w sobotę. Ty lubisz to w ogóle robić? Ja mówię, no, jak kończę. Jak kończę, to wtedy jest satysfakcja. Opa. Nie no, bo tutaj do takiej roboty jechać za karę to... Reszta popłynie przy kolejnym. Reszta popłynie, przy kolejnej tamce. Kolejną tamę jak się zrobi, to jeszcze dzisiaj to odpłynie. No fajnie, naprawdę ładnie. To? Cały czas będzie wychodziło gdzieś tam już. One gdzieś tam są jeszcze nawtykane. Co to jest? Fajnie. Fajnie poszło. Idę tam jeszcze. Tam wiem, coś było.
chuj.